Ręka w górze, wariant nie wiem który, po prostu wariant jedna ręka. Rozegranie krótkie, do prawej strony tu jest Zieliński, Zieliński dośrodkowuje w kierunku Grudniewski, Grudniewski z bramką! Ależ to Wicewiacy zrobili fantastycznie! Dośrodkowuje do Daniaka, gol! Mamy bramkę na 2-0! Paweł Domczyk kontra Pietrzkiewicz, Domczyk, gol! Mamy trafienie na 3-0! Siatki Paweł Domczyk, Paweł Domczyk, Paweł Domczyk, bramka! Jest wyrównanie 1-1, bardzo mocno uderzył. Bramkarzem jeszcze przekłada piłkę, jeszcze mamy ją opanowaną. Gołębiowski, jeszcze gol! Radek Gołębiowski! I jeszcze piłka dotknęła głowy któregoś z zawodników Sosnowca. On ją próbował wybijać, ale uczynił to wtedy. Zaskoczenie, szczególnie, że na papierze drużyna z północy Polski jest zdecydowanie lepsza niż drużyna Chrobrego. A teraz spójrzmy, Hanousek na 30 metrze, ale świetna piłka. I gol! Mamy bramkę, pierwszą bramkę dla Wicewa! Nie ma tej łatwości utrzymania się przy piłce, która cechuje Tomczyk, ale teraz ale mamy Dominika Kuna. Otwiera drogę dla Kuna. Kun z lewej strony, czterech zawodników Chrobrego. Jest też Gustek, do Gustka, do granie Gustek! Gustek, i gol! Z trafieniem, pierwszym w barwach łódzkiego Wicewa. Dominik Kun, brawo Dominik Kun, będzie dośrodkowanie, jest dośrodkowanie, no ale tam byli tylko obrońcarki, ale teraz jeszcze Marek Hanousek, gol! Marek Hanousek daje nam prowadzenie, 10. minuta spotkania. Jest już na połowie boiska, długa piłka w kierunku Nunesza, Nunes przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową, przepycha się w polu karnym, Nunes położył Bąkowskiego, Nunes, gol! Gol! Z trafieniem Portugalczyk, 1-0! Że będą to ostatnie chwile na boisku Jurka Letniowskiego. Ale poczekajmy, Mateusz Michalski. Przy piłce Nunes, lewa strona. Centra. Chyba Patryk Stępiński zakończył akcję bramką. Mamy bramkę na 2-0. Fantastyczne rozegranie. To na piłkę w pole karne. Mateusz Michalski przegrywa główkę. Wygrywa. Bardzo ładnie! Juliusz Letniowski! Bardzo. Do Jurka Letniowskiego. Patryk Stępiński już w polu karnym. Zagrywa do Jurka Letniowskiego! Mamy bramkę, brawo! Nie, przepraszam, Kustek. To Bartek Kustek! Tak jest! Kapitalna akcja Wicewa, 46. minuta spotkania. Marek Hanousek, zagranie do Daniela Tanżyny. Tanżyna lewą stroną. Wchodzi w pole karne, oddaje strzał. I mamy kapitalną bramkę! Daniel Tanżyna! Ten ułamek sekundy decyduje o tym, że brakuje nam tej dokładności. Jeszcze raz Patryk Mucha. I gol! Patryk Mucha! Tak jak mówiłeś, Kamilu, oddawajmy strzały. Bramkarz Górnika Polkowice popełnia błąd za błędem. Skrywali teraz Daniela Godautu. Letniowski zastawił się, atakowany przez błąda. Letniowski poradził sobie z dwoma rywalami. Kun już w polu karnym. Kun odegranie do Letniowskiego. Letniowski, gol! Bramka dla łódzkiego Wicewa. Ależ wykrzyczałem to. Mam nadzieję, że nikomu z was nie urwało uszu. Juliusz! Krótko z Dominikiem Kunem. Dominik Kun. Letniowski. Mamy 2-0! Bramka dla Juliusz Letniowski! Juliusz czyli wyżej. Szymczak z błądem. Jest Tanżyna. Letniowski. Klepią sobie Wicewiacy spokojnie. Ustawiają takie trójkąty, intuicyjne wręcz, żeby wyjść spod pressingu. Wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Teraz Hanousek do Danielaka. Kolejne linie drużyny z Katowic minięte. Zadowolony jest z tego, co widzi trener Niedźwiedź. Guzdek, wystawienie do Michalskiego, Michalski, gol Mateusza Michalskiego, ale... Trzeba pilnować kół nagrającego na lewym wahadle, a teraz mogę do Rafał Gębiewskiego. Montini z lewej strony, Montini, gol na 1-0 dla łódzkiego Wicewa, troszkę... ...biegać w pole karne, zanim Letniowski nie uderzy piłki, spójrzmy, już jest Guzdek, Letniowski kontra Kos, Letniowski nie dał najmniejszych szans bramkarzowi rywali, Juliusz... Świeckie. Konsekwencje. Teraz Gustek w walce z Mesjaszem. Gustek, Mesjasz nie chciał go faulować, owinął sobie stopera rywali. Gustek, gol! Ależ to jest akcja Bartka Gustka! Tutaj wydaje mi się, że dzisiejsze rozpoczęcie spotkania... Teraz spójrzmy, powiem teraz Paweł Zieliński. Wychodzi sam na sam z kosem. Zieliński położył golkipera rywali. Zieliński! Jest gol! Ale to widzę przy piłce w środku pola. Rozgrywa Mucha do Karaska. Karasek, lewa strona boiska. No może teraz Kacper nam pokaże swoje umiejętności. Karasek już w polu karnym. Gol! Gol! To fenomenalna jest ta wicewska młodzież. 4-0. Zero respektu. Zero szacunku.
biegnie Michalski prawą stroną, oddaje piłkę do Kuna. Kun bierze na zamach jednego z przeciwników, oddaje piłkę Michalskiemu, ładna akcja! Guzdek, gol! 1-0! Bartosz Guzdek! Cudownie! Próba wrzutki, nie ma. Do piłki dochodzi Karasek. Ależ gol! Ależ gol! Kacper Karasek! Bramka Stadiony Świata! 2-1! Na Letniowski, 35 metr, wydawało się, że będzie strzelać do środka. Gol! 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 Na Widzewa! Jest trafienie, jest... Zgadzam się z dwoma formacjami. Gol z prawej strony się znalazł. Kurde, do środka Majera Montini, do Montini! Gol! Ładnie grają Jastrzębianie, bo jest proste podłogi. Widzewiaków, Michalski, Michalski jest już na 16 metrze, Michalski wysoko wyszedł na piłkę, żeby palił, dobije tę piłkę, Guzdek dobił Bartosz Guzdek. Trochę jakości, trochę takiej dodatkowej energii drużynie z Jastrzębia, ale teraz spójrzmy, bo energię swoją pokazuje Dominik Kun. Kun to Montiniego, Montini przepuścił piłkę, Danielak! Danielak, fantastyczny przegląd pola na Mattia Montini. Montini przepuścił futbolówkę, to Karola Danielak. Julek Letniowski, Paweł Zieliński, Julek Letniowski, bramka! Julek Letniowski, 1-0 dla Widzewa, fantastycznie wykorzystali ten stały fragment gry Widzewiacy. Dośrodkowanie w pole karne, Michalski! Jest gol dla Widzewa! Już z rzutu wolnego Widzew, lewa strona boiska. Zieliński, tu też nie dostosuje! To była piękna akcja! To była akcja! Daje 1-0! Jeszcze raz już Paweł Zielinski! Świetne podanie Zielińskiego, Zieliński, to Karaska, ależ to była piękna akcja, to była akcja na 1-0. Mogę to w przypadku jeszcze Radosława Wojewódzkiego, teraz wkładnijmy na sobie piłkę na jeden kontakt, po bramką wypali Montini na 16 metrze, Montini gol na 2-0, Mattia Montini, 32 minuta, 10 minut. Jeszcze jest Kun, Dominik Kun na 3-0. Teraz Kun, krótkie rozegranie z Nuneszem, dośrodkowuje Portugalczyk, pole karne, jeszcze raz lewa! I mamy 1-1! Jest bramka dla Łódzkiego! Daniel Danżyna! Lewą stroną boiska, teraz do środka, ładnie, Villa, czyżby to miała być ta jeszcze jedna akcja w tej części gry? Groźnie Widzewiacy są w polu karnym, jest Dominik Kun, bramka! Powiedziałem, to jest właśnie do przodu, bo nie ma czasu w tej chwili jakieś rozgrywanie na własnym polem karnym. Teraz Paweł Tomczyk, sam na sam z bramkarzem, Paweł Tomczyk, gol! Paweł wreszcie w tym momencie, kiedy trzeba było się obudzić, wreszcie. Dobra interwencja teraz, Hanusek jest już na 20 metrze, Hanusek znalazł Guzdek, spada piłka pod nogi Nunesza, jeszcze próba Guzdka i gol! Mamy gol, mamy gola, Bartek Guzdek! Rędaka dobieg do linii pola! I mamy 2-1! Dawid Villanueva! Kapitalne wyjście w górę! Stępiński. 16 metr bramki, Stępiński! Gol! Kapitalna akcja! Przysłowiowy zęby. Możliwe, że źle. Dobra, zawodnik zgany korki, ale to nie jest nasz problem. Teraz Gołębiowski do Guzdka. Guzdek w pole karne i jest bramka dla Łódzkiego Widzewa. Kun na 1. Jarosław przybył w tym momencie tego spotkania. 38 minuta. Gołębiowski bierze rozbieg. Uderzenie! I mamy bramkę! I mamy bramkę! 1-1! Arka Gdynia strzeliła Widzewowi w 6 minucie bramkę z rzutu wolnego. Na prawej stronie mija Kowackiego, Pawłowski strzelił na lewą nogę, dośrodkowanie w pole karne, zamyka tę sytuację, jeszcze no jest bramka! Jest bramka Portugalczyka! 4-2, 73 minuta tego spotkania. Fabio Nunes. Ależ sytuacja, bramka! Bartłomiej Pawłowski zdobywa pierwszą bramkę dla Widzewa Łódź w tym meczu. Obejmujemy prowadzenie 1-0. Dominik Kul, Bartek Pawłowski, powinna być bramka! Jest bramka, Bartłomiej Pawłowski! Strzelał jeszcze tutaj w tym zamieszaniu Hansen, ale kończy wszystko Bartłomiej Pawłowski. Co za mecz! Prosto na głowę drugiego z graczy. Uderzył Lipski, teraz machnął się Kreutz-Rigler.
nie faulował w tej sytuacji, jest szansa dla Widzewa, terpił i mamy bramkę! Z bramką na 1-1! No jeszcze oglądają się Widzewiacy, jaka jest decyzja sędziego Mycia. No była chwila zastanowienia, chwila zawahania. Teraz dopiero używa gwizdka arbiter główny tego spotkania, Marcin Przysiadnisko na nogach, Radosław Gołębiowski, Gołębiowski! Poprzeczka jeszcze! I mamy bramkę! Odrymy Pawłowski! Tego Widzewa na 88 minuta! No, nie musiał dogrywać! W tej sytuacji to nawet nie powinien dogrywać! Strzelić starcie Hanuska z Kudłą, rusza spokojnie Czech, Hanusek! Dobrze wyżył intencję czeskiego pomocnika stopera, trzymajmy się tej nomenklatury, stopera Widzewa, Dawid Kudła, no ale na tyle dokładnie, na tyle precyzyjnie uderzył Marek Hanusek. Teraz dobre podanie Lipskiego do Kity, Kita, gol! Gol Przemysława Kity! Gol na 2-0 w 84 minucie tego meczu! A teraz z rożnego Lipski, jest tam Kita, jeszcze Terpiłowski, trzyma! I mamy 1-1! Na 1-1 Ernest Terpiłowski! 29 minuta tego meczu, szybko dosyć wracają Widzewiacy do spotkania. 10 minut kazali nam czekać podopieczni Janusz. Daje sygnał sędzia Sulikowski, Hanusek kontra Kos, Hanusek i 2-1! Boczną siatkę od wewnątrz Marek Hanusek, Widzew prowadzi 2-1 ze Skorą Częstochowa. 82 minuta tego meczu, zbiliśmy. Już bez kombinowania Gołębiowski na pierwszego, jest Wiela! Gol! Daniela Wiladłewicz! 1-0! Miejmy nadzieję zwycięstwa! Trzeba jeszcze ten mecz dograć do końca! Jest w polu karnym, dograje do Wiadłewy, jeszcze jest Norman Hansen! Norman Hansen, gol! Na 1-0 dla Widzewa! I to jest ta bramka, o której Christopher Norman Hansen mówił na briefingu prasowym wczoraj. Widzewaków nie było, teraz spalonego jest Danielak w polu karnym, ostry kąt, Danielak! I bramka na 2-0! Kompletnie jestem zaskoczony, podobnie jak defensywa drużyny z Jastrzębia Zdroju. Kreuzwigler szykuje się do strzału Austriak, Kreuzwigler 16 metr, Kreuzwigler lekko w nogi rywala, jeszcze Hansen z bramki! Na 1-0 w tym spotkaniu, nie ma tam mowy o żadnym przekroczeniu przepisu. Otworzył ten norweski worek z bramkami w Jastrzębiu Zdroju Christopher Norman Hansen. Teraz my mamy okazję, moi drodzy, Bartek Pawłowski, to jest bramka! To jest Pawłowski! Bartłomiej Pawłowski jeszcze patrzy na sędziego, jeszcze gdzieś spogląda. Pawłowski, trwają te doliczone minuty, puścił piłkę Stępińskiego, za dośrodkowanie było gdzieś na wysokości bioder Patryka, jeszcze poprawka i jest bramka komorowa. Bartłomiej Pawłowski strzelcem gola na 1-4. Na przebój jest już na połowie rywali Hanusek. Prosto padł podanie w kierunku Pawłowskiego, Pawłowski wygrał pozycję, Pawłowski! Pawłowski obrócił się, Pawłowski! Nie mogę uwierzyć, że mógł coś tak strzelić. Jeszcze nie ma! Gol! Do jednego wepchnął piłkę do siatki z najbliższej odległości! Mamy to! Szybko udało się Widzewiakom znowu wyjść na prowadzenie!